Cześć wszystkim, witam hodowczynie hodowców, super gości, po raz kolejny urodziny Pastor. Jesteśmy tutaj w związku z tym, że bardzo fajny sezon mieli w tym roku, fajne wyniki. Troszkę nowości ma też, bo pochwali się tutaj nam Dawid. Witam wszystkich kolegów i koleżanki. No, sezon w tym roku udany, od samego początku gonki siadały szpicowo. Udało nam się wylatać wicemistrza oddziału, wicemistrza rejonu. Mamy szóstego przodownika w supermaratonie, region 4. Naprawdę, ptaszki się sprawdziły na każdym dystansie. Nowości od Leszka Pielesiaka, ze stacji hodowlanej Owigor Panderosa. Od razu się wprowadziły jako dwulatki do naszej hodowli. Wyśmienicie na 500. Kilka sztuk zaprezentuję. Tu mamy samiczkę o numerze 4537, wywodzącą się z głębi Leszka Pielesiaka i Otto Kodder z linii Hermes Gusters. Jako czterolatka 10 konkursów, druga na 12 tysięcy gołębi siadła na rejon. Od 100 do 700 siadała. Są teraz rozpierzone, gdyż wychowywały młode powdowca. Tutaj mamy samiczkę o numerze 1150. Ojcem tej samiczki jest Wannum z Panderosy, a matka Iwo Renz, co odkupiliśmy od kolegi Mariusza Murańskiego z oddziału Ipowa. To ona pierwsza na oddział z 500 ciężkiej pod wiatr, a brat jej u kolegi Mariana Bąskiego, półbrat u kolegi Mariana Bąskiego siadł pierwszy na oddział i pierwszy na rejon na 13 tysięcy gołębi. Także super samiczka. Jej półbrat, już go znajdę, na 11 wkładań 9 konkursów, 3 latek. Gdzieś tu znajdziemy. Tutaj jest. To jest po oryginalnej parze z Panderosy. Na 11 wkładań 9 konkursów. 2 lotka do końca. Tutaj jest siostra tej samiczki 1150, co była pierwsza na oddział z 500. Ona też super siadała, na młode była trzecia na rejon. Tu ma taką charakterystyczną krawatkę. Akurat środka do końca. Tutaj mamy samczyka od Leszka, po oryginalnych odgonka od Leszka Pielesiaka z tego linii, jego tych super czempionów. To jako dwulatek na 10 wkładań 8 konkursów. Leszek Pielesiak, mistrz polskiej kategorii A, tak? A tutaj gołębie u ciebie super latają? Super, super, tak. Latają na tych dalszych dystansach. Siostra z gniazda, trzecia z 500 na oddział, piąta na oddział, też 8 konkursów na 10 wkładań. Mieliśmy z tej pary uchowane 5, jednego wziął jaszcząb, 4 fajnie leciały i w tym roku na młode mieliśmy z tej pary 3 uchowane i też bardzo dobrze. Tutaj też samiczka z linii Leszka Pielesiaka, z takiej samicy z 12 roku, numer 149-47. To jako roczna 7 konkursów na 7 wkładań, a ojcem jest gołąb ze stacji hodowlanej Owigor Panderosa, Bandana Bele. Także też te gołąbki super się ze sobą krzyżują. Tutaj mamy samiczkę o numerze 1191, jako dwulatka 11 konkursów. Wywodzi się też z gołębi Leszka Pielesiaka razy Wolemans. 11 konkursów sobie zrobiła. Także 3 najlepsze gołębie na gołębniku to linia 5-5-5 i Leszka Pielesiaka. Jeszcze mamy czwartą lotniczkę rejonu. Znajdę gołębie rozpierzone, także... No wiadomo, jesteśmy w tym okresie, że są gołębie rozpierzone, mają być. A
mają się dopierzać, to spokojnie do wystaw, żeby się wypierzały. Samiczka 29-18. Jest to wnuczka 5525. 5525 to wypita nasza lotniczka z po starej piersiakowej odeszka, czyli to już będzie wnuczka do 5525 i prawnuczka do starej piersiakowej. Jest to czwarta lotniczka rejonu Beskid-Żywiecki w tym roku. Siadła czwarta na oddział, piąta na rejon 900 km. Wtedy mieliśmy pierwszą serię 900 km. Z pierwszego lotu cała ta rodzina, 5 pierwszych na oddział i linia 5525. Wszystko zeszka piersiaka. Jako krzyżówka na te odtokodny, ten Hermes Gusters. Tu mamy samiczkę po siostrze 5525 razy Imbred Gusters u nas uchowana, 238 numer, to była trzecia na oddział i piąta na rejon na 5000 gąbków. Jest to teraz roczna samica, w przyszłym roku będzie dwulatka, także tutaj mamy samiczkę o numerze 7994, jest to córka 5525. Była pierwsza na oddział 13 i 30, a brat dwuletni z tego samego lotu, gdyż ona była pierwsza na oddział, wsiadł trzeci na oddział. Czyli cała ta rodzina, naprawdę czy jest 100, czy 700, czy 1000, no naprawdę daje rady. Tutaj mamy samczyka jako roczny 7 konkursu, jest to syn najlepszej lotniczki rejonu Beskid-Żywiecki z 2020 roku. A ta samiczka była też włączona na samczyka z Panderozy Vanuna. Mamy samiczkę o numerze 5679 z 16 roku po oryginalnych gąbkach stacji hodowlanej Owigor Panderosa Vanuna z Jansen. To ona w tym roku trzecia na oddział, czwarta na rejon z 900 km, dziewiąta z Buksei. Czołowe konkursy 500, 700. Jako dwulatka 3 konkursy w pierwszej dziesiątce na rejon. Super samiczka lotowa. Także co, no to tyle jeśli chodzi o gołębik, pójdziemy do domu, tam jeszcze coś dogramy. Tak, tak, zgadza się. Porozmawiamy też jeszcze tam o sezonie, też będzie kilka gołębi na aukcję. Sezon udany, no. Szpica była cały czas, tylko typowanie zawiodło, ale to już wina hodowcy, niestety. Ale też loty prędkości 1600, 1700 z początku były, my takich lotów nie lubimy, no. Drugi lot był rejonowy, gołębie szpicy w setce bodajże było 22 sztuki, 60% w konkursie, na SRI nie łapiemy. Typowanie, tak. Tak jest, no ale to co? I tak sezon udany, tak, idziemy tak. Do domu. Jesteśmy już w domu, przed chwilą skończyliśmy wykonywać zdjęcia, jest gołębi 11, które wystawimy na naszym portalu, na portalu supergolab.pl. Będzie to 10 gołębi młodych z tego jeden roku. Jeden pięciolatek przygotowany. Jeden pięciolatek, każdy gołąb jest szczegółowo mówiony w osobnych filmikach, także zapoznajcie się, bardzo naprawdę ciekawy te gołębie młode, czy to nawet ten pięciolatek, z ciekawych połączeń, z tych najlepszych gołębi, z najlepszych linii tutaj hodowli. No tam jest linia Zeszka Pielesiaka, są od Otto Kodnera Hermes Gusters, właśnie ten gołąbek z 17 roku o numerze 2903, no to jest po oryginała od Otto Kodnera z Olimpiady 003. I właśnie te gołębie pozwoliły ci uzyskać taki super wynik w tym roku. Od paru lat te gołębie robią tą robotę. Tak, co roku. Naprawdę w tym roku jestem zadowolony ze względu, bo co lot była szpica. Na przykład nie było lotu 300 km, żeby nie było 5-6 sztuk w dziesiątce na oddział. Właśnie, na to nie tylko gołębie na dystans 500-700, ale też i 300 bardzo fajnie latają te gołębie. Tak, tak. 500 też biliśmy szpicowo, 900 mieliśmy pierwszą serię na oddział, na rejon, siódmą serię na okręg. Także no, gąbki sprawdzają się na każdym dystansie i to już nie jest pierwszy rok, bo tak można powiedzieć, na poważnie lotujemy od 2015 roku, nie na stary. To był taki początek. Nic się nie zmieniło w suplementacji, stosujemy środki Macieja Dumkowicza, karmę z MDM-u, z Primy. Z Primy mamy Bombę i Zontę, z MDM-u mamy MDM, a to mamy LSE, LE i Grację. No i cały czas to mieszamy do kupy. Po czwartek, piątek więcej energetycznej dosypujemy. A tak no i cały tydzień dostajemy jakby taką tą karmę bazową, cały czas to samo. Cały czas to samo, full karmik od poniedziałku do niedzieli. Byliśmy tam, widzieliście, nie wiem czy ja pokazywałem czy nie, ale
Ale w karmiku w każdym razie leży karma, no, tak? No teraz właśnie pierzeniówkę dajemy z MDM-u PE, RP i z Primy P22. Mm-hmm. Czyli mocne karmy takie. Mocne, cały czas mocne. I teraz też młode powdowca wychowywały się na tych karmach. I młode, żeby panowie, wszyscy tam koledzy pamiętali, są zaszczepione, co będą na aukcji, mm-hmm. bo to jest najważniejsze. No tak, a jeszcze powiedzmy o samej profilaktyce, jak ty te gołębie do sezonu przygotowujesz? Tak krótko dla hodowców, żeby ten sezon był udany, bo to jest też ważne, prawda? Żeby wejść w ten sezon już z gołębiami optymalnie. To po chowie młody przeprowadzamy dwie kuracje. Na górne drogi oddechowe i jednym środkiem na rzęsistka, grzyby i ekoi. Mhm. Grzyby są bardzo ważne, prawda? Tak. Dwa lata temu mieliśmy właśnie problem na hodowli z rzęsistkami i z grzybami, także trzeba na to uważać. Mm-hmm. Czyli w ciemno robicie takie kuracje? W ciemno. A jakie środki używacie do tego? Też od doktora Dobkiewicza? Z Dąbkowicza, coś z Toisana, tak mieszamy na przemian. Mm-hmm. Żeby co roku tego z nim powtarzać. A jeśli chodzi o szczepienia, młody wiadomo, to w 100% szczepiona, gołębie tak, dorosłe? Dorosły nie szczepimy. Staracie się nie szczepić. A młode szczepicie jaką szczepionkę? RP. Najlepsza szczepionka moim zdaniem. Jak z tym szczepimy, to już 3 lata nie było adeno na hodowli. No właśnie, bo chciałem się o to adeno też spytać, nie? Ale mówisz, że to dzięki... U nas spokój jest. Spokój z adeno. Dzięki naprawdę. Tej szczepionce. No tak mi się wydaje, bo przed, jak mieliśmy inną szczepionkę, no to chorowały na adeno. Mm-hmm. A teraz naprawdę i dwa mamy razy spokój. Szczepicie czy raz? Raz. W tym roku raz, bo dość późno żeśmy zaszczepili i już brakło czasu. Mm-hmm. Ale 2 lata temu też. Też raz. Do lotów gołębi młodych podchodzicie tak na spokojnie, czy też tam walczycie o nich? Jak to wyglądało w tym roku? Ambicje były wysoko, ale 2 ostatnie loty tak naprawdę wyszły, bo były takie typowe loty pod wiatr. Takie cięższe. Pierwszy lot gołębie siadły czołowo, szpicowo, drugi, trzeci to jest niepamięć. Lepiej o tym nawet nie mówić, wiatr rozdały karty, ale 4., 5. lot już fajny, udany. A stare, no to od samego początku gołębie leciały szpicowo, bo na pierwszym locie mieliśmy 5 pierwszych na oddział, 85 włożonych, 50 w konkursie. Na drugim locie też chyba 4 bodajże były w pierwszej dziesiątce na oddział. Jedna samiczka siadła, druga na rejon na 13 tysięcy, ale to też mieliśmy 82 włożone, 50 w konkursie, ale tylko 9 seryjny. Ale to moja wina, także. A wy jak macie serię? 10? 20-10. 20-10. Trzeba 20 gołąbków wytypować i z tego 10. No to też jest utrudnione. No i wtedy na tym locie było 22 w setce, no ale co z tego? Seria 57 była pierwsza. Ale to co, nie trafiłeś, czy po prostu jak... Nie. Dziwny lot z wiatrem trochę. Aha. Duża prędkość. 8 seryjnych było bardzo szybko, a potem... Coś przestrzeliły. Potem 20N pod rząd. Także nie wiem, co się stało. Potem trzeci lot, pierwsza seria była 300. 4. lot, bodajże mieliśmy 3. serię 20-10, 1. serię 57, to 5 gołąbków było w dziesiątce, właśnie wtedy te kustesy tak wyszpicowały na pielesiaki. 500 też super wyszły, 1. 500 bardzo dobrze, 1. gołąbek był na oddział, 2. 500 50 włożonych, 30 w konkursie, ale też typowanie zawiodło. Gołębie były w czołówce, można sobie zobaczyć na listę oddziałową, ale typowanie w tym roku moim wykonaniem była masakra, to się muszę przyznać. Ja tylko to jeszcze wspomnę, że tutaj w tandemie lotujecie z tatą razem, tak? A tata bardziej młodymi lotami. Mhm. No, 3. 500 super, 2. seria była na rejon i na oddział. 900 pierwsza seria na oddział i na rejon, 7. na okręg. Z Brukseli mieliśmy bodajże 3. serię, 700 były 4. i 6. seria, oddział i rejon. Jedna 700 kompletnie nam nie wyszła, tylko 3 seryjne wbiliśmy, to była najgorsza od lat 700. No, na 700 też macie tak 20-10? Nie, 10-5, ale poszło wtedy 18 gołąbków i tylko 3 seryjne wbiliśmy. A ostatni maraton dałem 18 sztuk. W oddziele było 11 w konkursie, a w rejonie było 12. Wylataliśmy wicemistrza 20-10. Trzecie miejsce mamy w dalekim dystansie. Tu kolega właśnie z sąsiedniego oddziału, pan Bogdan Kubica, chciałem mu pogratulować, mistrz regionu. W supermaratonie nam się udało wylatać 9. miejsce.
w kategoriach okręgu. Jeszcze mniej więcej jesteśmy przed weryfikacją, ale wstępnie wszędzie są w kategorii bodajże A, B, czwarte pechowe miejsca. No jeden by się cieszył, drugi by narzekał. No, nie było w tym roku takiej jakby powtarzalności gołębi, co od inne gołąbki pokazywały się na szpicy, ale to też mi się wydaje temu, że loty były z wysoką prędkością. 6 pierwszych lotów to ponad 1600 prędkość. Także. To bardzo szybkie loty. A jak 2 lata temu loty były poniżej 1300 prędkości, to mieliśmy mistrza okręgu w kategorii A, w maratonie. Także muszą być te inne szybkości. Muszą głębiej pracować. Na przykład najlepsza 500 wyszła u nas w tym roku, jak była prędkość 1170. Nie? To najlepiej gołąbki się robi. A jak są te wysokie prędkości, to albo gołąbki przeszczelują i przychodzą od żywca, albo takie przypadkowe gołąbki lubią się jako pierwsze. No to tak często się zdarza właśnie, jak jest tam 1600-1700 prędkość, no to tak jest z tymi lotnikami jest różnie. Też potrafią przestrzelić, potrafią gdzieś tam z tyłu przyjść, a siadają takie gołębie. Czasami też u takich hodowców, których by nikt nie podejrzewał, że z takich lotów będą siadały. No prawda? Właśnie też tak w tym roku było. No ale my jako hodowcy musimy się do tego jakby tak dostosować, przyzwyczaić i mieć tą świadomość, że tak też może być. Jeden lot jest taki, drugi taki. To tak by było też trochę deprymujące, jakby tylko jedni ci sami wygrywali. Też w oddziałach muszą wygrywać też inni hodowcy, żeby ich to motywowało na sezon. Czym większa konkurencja, tym lepsza zabawa, nie? Jak wygrywać, jasne. To z najlepszymi. Tak, jest. Jak się bawić. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi, tak mi się wydaje, o tą krótką relację. Ja bardzo serdecznie zapraszam na aukcję tutaj gołębie, bo gołębie, jak widzicie, są wyśmienite, z bardzo dobrym pochodzeniem. No przeważnie to, jak mówię, ze stacji hodowlanej Owigor, Panderosa, od Leszka Pielesiaka wyśmienite gołąbki i jeszcze w tym roku sprowadziliśmy do rozpłodu od rodziny Kopytko syna Jedynki. Mamy też syna po siostrze Jedynki, najlepszej lotniczki rejonu i okręgu. Także te, na pewno te gołąbki też dadzą jakość tej hodowli jeszcze lepszą. Mocno współpracujecie z tą rodziną. Tak, znamy się. Spotykamy się, imprezujemy razem. Także Piotrek, pozdrawiam Ciebie i całą rodzinę. No i tak się bawimy po prostu. W dobrej atmosferze wszystkim. I to jest najważniejsze, żeby tak. Była dobra zabawa z tego. Tu też mamy kolegę z sekcji, Mariana Bomskiego, który ma opartą hodowlę na naszych gołąbkach. W tym roku jest w oddziale w dziesiątce, w każdej klasyfikacji. Czołowe gołąbki na oddział, na rejon już bije. Także konkurencję też wzmacniasz. Praca, kolega rodziny, znamy się bardzo dobrze, pomagamy sobie wzajemnie, nie tylko w sporcie gołębiarskim, jak i prywatnie, także dobry hodowca. Pozdrawiamy wszystkich hodowców, dobry lot. Dobry lot.